Dzisiaj lecimy z tymi plotami jak burza, więc żeby nie kontynuować tego trendu, bo jak wiadomo jestem największym fanem UFO, UFO Trials by Catalyzm, UFO Trials, gramy. To jest Hard Demon oparty o UFO. Przecież się wykończę tu, a nie mogę poddać się na Hard Demonie, wiecie o tym? Co? A. Nie! No przecież umiem to już robić. Złapałem. Aha, ale to nie koniec, muszę wrócić. God damn it, myślałem, że złapanie tego to koniec. Kurde, ty nie doczekasz, jak tak dalej pójdzie. No nie dotknąłem tego kolca, no! Byłem na... Aaaa. Ja przeważnie tych filmów nie oglądam. Oczywiście to... Kwestia tego, że nie chciałbym sobie psuć potencjalnego experience'a potem, jak będziemy ten film oglądać razem, więc... Aha, to mi będzie zmieniało grawę, świetnie. Ja się wytwanie, nie będę tutaj latał. Latanie jest przereklamowane. Nie wiem, czy tak to planowali, ale... Nienawidzę tych zmian grawitacji. Mój komentarz się będzie opierał teraz o kurde i god damn it! Gentler Hell referencja, dokładnie. Zrobiłem to! O, to pomieszczenie! O, moim też! Nie no, w sumie nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem tego UFO. Nienawidzę tych zmian grawitacji, jak jest UFO. Wiem, że one są dość standardowe, ale... Matko, to jest znowu utrzymywanie poziomu teraz. To wszystko na, nie dość, że przyspieszeniu, to jeszcze oddaleniu kamery. Tak, żeby mnie... pienić do końca. Pawciu! Nie wybuchaj mi na twarzy, błagam! Już mnie wystarczająco wpienia ten level. Nice! Tak jest, przyszedłem I Wanna Be The Guy. Jest na kanale, jak masz ochotę sprawdzić, to na YouTubie jest film z tego, jak przychodzę. Czysty, legitny. Throat of the World to jest mój hardest teraz, no bo jest jedynym moim Extreme Demonem na koncie, jeśli chodzi o platy. Ale tak, mam na koncie I Wanna Be The Guy i mam na koncie Great Arena Showdown z takich trudniejszych insane'ów. Mam też Path of Pain na pewno. A reszta to raczej takich insane'ów bardziej... nietypowych. Chociaż na przykład World's Hardest Game ostatnio też był takim insane demonem, który niektórym pewno sprawia jakieś trudności. God damn, to będzie wesołe. A, tu nie da się między kolcami. Trochę myślałem, że mogę tam stanąć sobie pomiędzy nimi. Bo tak to nie bardzo wiem, co zrobić, szczerze. Medium demon. Medium demon my ass! Jeszcze nawet w połowie pokoju nie byłem! No to... Jo, dlaczego to się wydarzyło? No nie mogę z tym!
Te orby mnie wykończą. Nie mam dzisiaj woli walki, wiecie? Nie mam tylko takiego chochlika, który mówi rób to. Tylko wszystko we mnie krzyczy, weź te daruj, nie lubisz tego poziomu. Ogarnij się, po co ty próbujesz? Boże, boję się. Nie! To było łatwe do zrobienia, wystraszyłem się. Nawet nie patrzę na czat. Ja już wiem, że wy się mnie śmiejecie tam. Yes! 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 Witam na szybko. Dawaj, Violet, damy radę! Damy radę! Tak, jest o wiele łatwiejszy, no. To jest jak part mezia w tym... w Dżentlerowicach. Kończy się tam jest w pewnym momencie taki room, gdzie mówi, no trudno już było. Także masz tutaj jakieś lżejsze pokoje, baw się dobrze. Ale to jest takie pomieszczenie, które krzyczy, mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś, masz. Teraz musisz powtórzyć perfekcyjną akcję 6 razy z rzędu. Co, chcesz wygrać? No to co, co marudzisz? Nie marudź. Ale prawie zginąłem. Fuck. Nie powinienem tak robić, że jeden tryb gram klawiaturą, jeden gram myszą. Ja jeden gram padem, bo jakby była gdziekolwiek dynamiczna przełączka, to ja potem jestem w tyłku. Wow. The fuck? Czemu to wszystko się porusza jakoś tak przypadkowo? Czy to ma być zabawne, czy o co chodzi? Bęgi! Impressive! W ogóle na sam start dziękuję za GGK. Chciałem powiedzieć, że była bardzo fajna muzyka. Bardzo mi się podobała ta muzyka. Muzyka była superowa, bardzo podbijała taki hype i chęć grania. Jak na level UFO, to nie denerwowało mnie aż tak. Jeden pokój tak na dobrą sprawę sprawił mi tyle problemu, że chciałem rzucić padem, ale jak go odłożyłem, to było już lepiej. I potem kolejne pokoje już były przyjemniejsze. Fajnie zrobiony level UFO, przyjemnie. No, było okej, okay, było okej, okay, jak najbardziej.